studiu Beata Lubecka i jej gość. Gościem Radia Zety dzisiaj Wojciech Kwaśniak, były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2011-2017. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego. Tak o pańskim pobiciu mówi Grzegorz Bielecki, teraz senator Prawa i Sprawiedliwości, twórca skoków, a w przeszłości także szef Kasy Krajowej Skoków, która nadzorowała działalność skoków. Jestem zszokowany taką wypowiedzią, tym bardziej, że jeszcze miesiąc temu senator odrębny prezentował zdanie i opinię na temat mojej osoby w debacie w Senacie, ale chciałbym tu powiedzieć, iż ta wypowiedź, jeżeli w powiązaniu z innymi wypowiedziami innych osób doprowadzi do zagrożenia mojego bezpieczeństwa i mojej rodziny, to co najmniej w wymiarze moralnym obciąży osoby, które wypowiadają się w sposób tak przykry dla mnie. A czuje się pan zagrożony w tym momencie? Ja się czułem zagrożony, a obecnie w sytuacji, gdy to państwo podejmuje w moim przekonaniu nieuprawnione i szokujące działania w stosunku do mnie, czuję się zagrożony tym bardziej. Lata wcześniej to miałem przekonanie, że doszło do zamachu na moje życie, ale państwo mnie wspiera. Dzisiaj to państwo jest represyjne w stosunku do mnie, a ja pracowałem dla tego państwa i dla społeczeństwa. Wielu milionom ludzi w Polsce na przestrzeni ponad 20 lat ochroniłem bezpieczeństwo ich oszczędności złożonych w bankach. Powrócę do tego, co wydarzyło się wczoraj. Wczoraj była konferencja prasowa prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i on dowodził, że kierownictwo KNF przez ponad rok nie podejmowało decyzji w sprawie skoków Wołomin. Mało tego, KNF celowo nie przekazywała prokuraturze dokumentacji. To jest wyłącznie osobista opinia pana prokuratora. Ja mam opinię inną. Okaże się w postępowaniu karnym, który jest prowadzony, kto ma rację. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, iż KNF w tej sprawie, jak i w każdej innej, działa w oparciu o tą samą procedurę, to znaczy kodeks postępowania administracyjnego, i swoim działaniem dąży do tego, aby decyzje były podejmowane odpowiedzialnie, nie były podejmowane wbrew przepisom prawa, nie były uchylane przez sądy, bo wszystkie podlegają kontroli sądowej, a potencjalne skutki negatywne uchylenia decyzji przez sąd oczywiście byłyby negatywne nie tylko dla klientów tej kasy, bo w owym czasie nie było gwarancji depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, byłyby negatywne dla samej Komisji Nadzoru Finansowego, bo wszyscy by powiedzieli, że KNF podejmuje nieodpowiedzialne działania, a na końcu za wszystko zapłaciłby Skarb Państwa w formie odszkodowań. Ale dlaczego zarządca komisaryczny został ustanowiony tak późno, półtora roku po pierwszej kontroli, która została zarządzona przez KNF? Nie można tego było zrobić wcześniej? Nie można. Kiedy było już cały zarząd Skoku Wołomin był w areszcie? Nie można było, bo proszę pamiętać, że działania nadzoru w oparciu o procedurę administracyjną mają na celu zebrać dowody. To był podmiot, który wykazywał wysokie zyski. Ale nie można było wcześniej tego zrobić? Znaczy ta kontrola musiała trwać tak bardzo długo? Nie, było kilka kontroli. No właśnie, pierwsza nie wystarczyła. W tym weryfikujące, jeżeli było przekonanie w organach ścigania prokuratury czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a przypomnę, że nie tylko Komisja Nadzoru Finansowego składa doniesienie do prokuratury w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale i również inne organy państwa, to na każdym etapie prokuratura mogła zatrzymać te osoby i uniemożliwić działanie grupy przestępczej, co uniemożliwiłoby również przygotowanie zamachu na moją osobę. Ale jeśli chodzi o ustanowienie tego zarządu komisarycznego, czy to prawda, że dwóch członków Komisji Nadzoru Finansowego jednak uważało, że taka decyzja powinna zostać podjęta już po pierwszej kontroli w KAS-ie, czyli w marcu 2013 roku? Nie wiem, czy taką opinię w ogóle którykolwiek z członków komisji wyraził, bo każdy członek komisji ma świadomość tego,
że trzeba dopełnić procedury wynikającej z przepisów prawa, w tym skutków tym związanych. Tu, wyraźnie chcę zaznaczyć, że osobiście, jak i pewnie pracownicy, wszyscy pracujący w Komisji Nadzoru Finansowego, chcieliby, aby przepisy prawa uległy zmianie i uproszczono procedurę administracyjną, ale nawet w projekcie, który był przygotowany zmian przepisów ustawy w 2016 roku i procedowanym w 2017 roku, okazało się, że w parlamencie nie ma akceptacji do tego, żeby zaostrzyć przepisy w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych przez KNF i usprawnić procedurę związaną z ustanowieniem zarządcy. Czyli pan sobie nie ma nic do zarzucenia, jak rozumiem, tak? Że nie można było niczego przyspieszyć, nie można było wcześniej ustanowić zarządcę komisarycznego? Zdecydowanie jestem przekonany, że działaliśmy z pewną determinacją, żeby jak najszybciej zakończyć postępowanie administracyjne. W takim razie kto zawinił? W takim razie, no bo jednak ponad 1,5 miliarda złotych wyparowało ze skoku Wołomin. Przede wszystkim zawiniły władze tego skoku, bo proszę pamiętać, że... Czyli kasa krajowa skoku? Inaczej. Przede wszystkim władze skoku Wołomin, bo one są odpowiedzialne w świetle przepisów prawa do działalności w sposób bezpieczny, zgodnie z normami. Po drugie, kasa krajowa zarówno przed 2013 rokiem, jak i od rozpoczęcia nadzoru nad systemem skok przez KNF, również wykonywała funkcje kontrolne i miała obowiązek współdziałać z Komisją Nadzoru Finansowego. I Grzegorz Wierecki mówił, że w 2009 roku nie było żadnych nieprawidłowości. W dokumentach wszystko się zgadzało. Skok nie miał żadnych problemów. I jeśli chodzi o dokumenty, to się nic nie zmieniło aż do czasu ustanowienia zarządcy komisarycznego przez KNF, bo te dokumenty potwierdzane przez biegłych rewidentów, w tym biegłego rewidenta o międzynarodowej pozycji, mówiły, że rzeczywiście jest nic bez zarzutu. To dopiero determinacja Komisji Nadzoru Finansowego i współdziałanie z prokuraturą w Gorzowie doprowadziło do ustanowienia zarządcy komisarycznego. Chcę za to powiedzieć, że w komunikatach prokuratury w Gorzowie jest wyraźnie stwierdzenie, od kiedy ta przestępcza działalność była prowadzona. Czyli od kiedy? Czyli od 2008 roku. Jeśli chodzi o te słowa, o których wspominałam na początku, to nie myślał pan, żeby pójść z tym do sądu? Na razie mam przede wszystkim problem z procedurami karnymi, które państwo przeciwko mnie wytoczyło i one koncentrują moją uwagę. Za to oczywiście wszystkie okoliczności związane z wypowiedziami czy z działaniami innych osób są przez mojego pełnomocnika odnotowywane. To tyle w części radiowej. Wojciech Kwaśniak, były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego, ale jesteśmy cały czas na radio.z.pl i na Facebooku. Czy pan już złożył zażalenie na sposób swojego zatrzymania, bo były takie plany? Mój pełnomocnik takie zażalenie złożył już w dniu, w którym doszło do zatrzymania. A co było niewłaściwego w tym sposobie zatrzymania pana zdaniem, skoro składacie zażalenie? Nie było żadnego powodu do owego zatrzymania i formy, w jakiej się to odbywało, bo przecież można było wysłać zwykłe zawiadomienie. Ja oczywiście bym się stawił w prokuraturze jak w dziesiątkach spraw podczas pracy w nadzorze. Zakuli pana w kajdanki? Przez pewien okres tak, ale nie cały czas. I o której CBA zjawiło się u pana w domu? Jak zwykle to się dzieje o 6, bo takie mają uprawnienie, aczkolwiek dziwi mnie, bo mogły być to również inne godziny. A funkcjonariusze zachowywali się w porządku? Funkcjonariusze wykonywali swoje obowiązki w sposób taktowny i kulturalny i do ich zachowania nie mam żadnych uwag. A spodziewał się pan, że może pan być przewieziony do prokuratury w Szczecinie? Nie spodziewałem się, bo do głowy mi nie przychodziło, że prokuratura w jakiejkolwiek sprawie w stosunku do funkcjonariusza publicznego może podjąć takie działanie, a w tym przypadku do funkcjonariusza, gdzie powszechnie było i jest wiadome, co przestępcy mi zrobili. To jest po prostu szokujące.
Czy pan jest jeszcze w stanie opowiadać o tym, co się wydarzyło w 2014 roku? Bo kiedy pan został tak dotkliwie pobity? W połowie kwietnia. Czyli na pół roku przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego. Tak, w połowie kwietnia 2014 roku. Był to tydzień przed świętami Wielkiej Nocy. I tutaj pamiętam, że przed samym zamachem otrzymałem z trzech spółdzielczych kas życzenia świąteczne. Jedna kartka była od Skoku Wołomin, gdzie napisano, że życzą mi spokojnych świąt, a przede wszystkim zdrowia. To tak brzmi absurdalnie w kontekście tego, co wydarzyło się potem. Tak. Przekazywałem również później informację o tym, co pamiętam, jeśli chodzi o tą przesłaną kartkę funkcjonariuszom Wydziału Terroru i Zabójstw, którzy następnie sprawę prowadzili. I co się teraz dzieje w tej sprawie? Bo tam są, zdaje się, jakieś komplikacje. Jeśli chodzi o proces sądowy, ja myślę, że w sprawie pańskiego pobicia. Tu są dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, od momentu, gdy sprawa została pod koniec 2015 roku przekazana do sądu przez prokuraturę w Gorzowie, państwo w żaden sposób mnie nie wspiera. To jest, a jak powinno pana wesprzeć? To jest wyłącznie mój problem. Ale w jaki sposób powinno państwo pana wesprzeć? W normalny sposób, to znaczy poprzez znalezienie pełnomocnika, chociażby do reprezentacji, poprzez ponoszenie kosztów związanych z uczestnictwem procesowym. Ale dlatego, że jest pan funkcjonariuszem państwowym? Ależ w sposób oczywisty. Państwo zapomniało o swoim urzędniku. To ja bym powiedział, ten problem rozwiązuję, będąc w tym postępowaniu pokrzywdzonym i występując w charakterze oskarżyciela posiłkowego. I to jest jedna sprawa. A druga to jest związana z samym przebiegiem tej sprawy przed sądem rejonowym w Warszawie, która toczy się bardzo przewlekle. Zmienił się sędzia. Proces w zasadzie zaczął się od początku. W międzyczasie wypuszczono na wolność tych przestępców. Teraz ale za zgodą tej pani sędzi, która potem zrezygnowała z prowadzenia. To jest decyzja sądu przecież o wypuszczenie. Mało tego. Głównego podejrzanego, tak? Zaczęto sugerować zmianę kwalifikacji czynu, czyli na zagrożonego niższą karą. To takie rzeczy, proszę panią, proszę państwa, są w ogóle dla mnie szokujące. A jeśli się jeszcze splatają z tym, co ma obecnie mam do czynienia i co mnie dotyka, to jest w ogóle niezrozumiałe, jak państwo i służby państwa działają w chwili obecnej. Ten napad miał miejsce przed pańskim domem, tak? W pobliżu. Miał bezpośrednio przed moim domem, bezpośrednio po moim powrocie z pracy. W czasie tego zamachu bardzo poważne odniosłem obrażenia głowy, twarzy, ciała, w tym bym powiedział ręki. Bo był pan pity po głowie i po twarzy i po ciele. Zdaniem prokuratury w Gorzowie i biegłych, którzy się wypowiadali, wyłącznie dzięki szczęściu i temu, że aktywnie broniłem się gołymi rękami przed zamachowcem zamaskowanym, uzbrojony w ciężką metalową pałkę, udało mi się przeżyć. I w zasadzie od 4 lat mam nowe życie. Całe szczęście, że jestem w stanie w miarę sprawnie funkcjonować. Odczuwa pan skutki jeszcze tego napadu? Odczuwa pan tak zdrowotnie skutki tego napadu? Tak, i one pewnie będą miały charakter trwały. Czyli doznał pan uszczerbku na zdrowiu? Aż oczywiście, no trudno nie doznać uszczerbku na zdrowiu, jeżeli się ma na przykład złamaną czaszkę. No to stąd też po takich obrażeniach, w odniesieniu nawet do zdarzeń z tego okresu 2014 czy poprzedzającego, to jest okres traumy,
którą znosiłem i znoszę. Ja wielkiego wysiłku ode mnie wymaga przypominanie sobie sytuacji dotyczące tego okresu. Ja przez kilkanaście dni byłem leczony na oddziale traumatologii w szpitalu wojskowym na Szaserów, będąc cały czas chronionym, tam gdzie przywozi się między innymi naszych żołnierzy, którzy doznają uszczerbku na zdrowiu podczas misji w Afganistanie. To ile trwała rekonwalescencja? Ja stosunkowo szybko, po około 2 miesiącach wróciłem do pracy. Cały czas byłem pod ochroną policji. Do pracy byłem wożony w kamizelce kuloodpornej. Do domu również. I to było do grudnia 2014. I wtedy na krótki czas przestałem być chroniony, ale że powtarzały się dalej groźby różnego rodzaju i to pomimo zatrzymania sprawców tego zamachu. Wtedy ja, jak i pozostali dwaj przewodniczący, dostaliśmy ochronę Biura Ochrony Rządu, gdzie wtedy grupa funkcjonariuszy jeżdżąca ze mną dwoma samochodami z długą bronią, w tym samochód, który mnie wożono, był samochodem opancerzonym, do połowy 2015 roku chroniła mnie. I potem ta ochrona ustała. Później ta ochrona ustała. A usłyszał pan, dlaczego tak się dzieje? Nie, ja rozumiem, że to są specjaliści, którzy potrafią ocenić i na bieżąco analizują stopień zagrożenia związany z bezpieczeństwem mojej osoby. A jak wyglądało przesłuchanie? Czy wszystko odbyło się tak, jak powinno? Bo rozumiem, że przesłuchanie odbyło się w towarzystwie, w obecności, przepraszam, pana pełnomocnika. Postępowanie odbyło się w obecności mojego pełnomocnika, ale proszę wybaczyć. Nie może pan zwracać. Uwagi na procedurę nie mogę się... Ale prokuratura nie wystąpiła o areszt. Zastosowała jedynie dozór policyjny, tak? To jest decyzja prokuratury. Prokuratura wydała postanowienia bardzo dotkliwe dla mnie, bo ograniczające, bo nie tylko dozór, ale przede wszystkim wydała postanowienie o tym, iż do 20 grudnia powinienem wpłacić zabezpieczenie w postaci kaucji w wysokości 200 tysięcy złotych. A jeśli pan jej nie wpłaci, to co wtedy? To wtedy trafią na święta do aresztu. A dysponuje pan taką kwotą? Bardzo głęboko się zastanawiam, czy w sytuacji, w której ja pracowałem dla państwa i dla społeczeństwa, powinienem środki z mojej rodziny i oszczędności mojej rodziny angażować w takie zabezpieczenie. Ale w przeciwnym razie pójdzie pan do aresztu. To nie jest dla mnie problem, że ja będąc osobą uczciwym, że areszt mnie jest w stanie złamać i zastraszyć, chyba że ktoś do tego dąży. Ale jest jeszcze jeden warunek bardzo dotkliwy, zabezpieczający. Prokurator uniemożliwił mi wykonywanie zadań w miejscu mojej pracy, co oznacza, że od poniedziałku... A gdzie pan pracuje? W Narodowym Banku Polskim. To oznacza, że od poniedziałku ja nie wykonuję żadnych zadań. Ale przechodzi pan normalnie do pracy? Od poniedziałku nie należy mi się wynagrodzenie. To również oznacza, że wraz z brakiem składek z tytułu wynagrodzenia zostają pozbawione opieki lekarskiej. To pokazuje, jak państwo w stosunku się do mnie zachowało. W związku z tym te wszystkie elementy są przedmiotem zażalenia przez mojego pełnomocnika i moje działania muszą uwzględniać okoliczności tej przykrej, ale i trudnej dla mnie i mojej rodziny sytuacji. A co pan miał na myśli, mówiąc, że skok Wołomin był uwikłany w szereg aktywności, relacji z wieloma osobami publicznymi? To znaczy, szczególnie z politykami różnych poziomów. To jest
informacja powszechnie dostępna, a w sposób oczywisty, gdy okazało się po zamachu na moje życie i po ustaleniach prokuratury, poświęciłem więcej czasu na przeglądanie internetu i wydaje mi się, że w sposób oczywisty taką tezę można przedstawić, a po drugie wydaje mi się, że przede wszystkim organa zwalczające przestępczość, które mają środki operacyjne, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak CBA, czy prokuratura, dysponują odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Również policjanci Wydziału Terroru, którzy prowadzili moją sprawę i ostatecznie to oni dokonali ustaleń i zatrzymali sprawców, również dysponują wiedzą i informacjami operacyjnymi. Stąd ja powiedziałem, iż ja nie muszę się wstydzić, jak i cały Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z działań prowadzonych w odniesieniu do SKOK Wołomin, i należałoby opublikować białą księgę wszystkich dokumentów, które Komisja Nadzoru Finansowego zgromadziła, ale chciałbym, żeby inne podmioty reprezentujące państwo, jak prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja czy CBA, również opublikowała informacje w odniesieniu do działalności SKOK Wołomin z różnych okresów, bo one wtedy dopiero unaocznią złożoność sytuacji związanej z funkcjonowaniem tego podmiotu. Podczas prac w 2015 roku specjalnie powołanej podkomisji do spraw funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, na posiedzeniu zamkniętym tej komisji prokurator Seremet nie był w stanie wyjaśnić wielu kwestii związanych z działaniami prokuratury w Warszawie w odniesieniu zarówno do funkcjonowania SKOK Wołomin, jak i do zamachu na moje życie. Przyjęty przez Sejm raport będący następstwem prac tej podkomisji zawiera specjalny rozdział o badaniu sprawy SKOK Wołomin i zachęcam wszystkich panią, państwa do zapoznania się z zapisami tego raportu, który jest dostępny na stronach internetowych Sejmu w odpowiednim druku. Każdy może to przejrzeć. Tak. To jeszcze jedno padło zastrzeżenie pod kątem działania właśnie Komisji Nadzoru Finansowego. W kwietniu, maju 2014 roku sąd zaresztował członkinię zarządu kasy Joannę P. i przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra P. w związku z podejrzeniem od oszustwa na szkodę SKOK-u Wołomin. Informacja została przekazana do KNF-u, a na początku czerwca prokuratura informuje o rozszerzeniu zarzutów dla Joanny P. i prokuratura zwraca się o pilne złożenie wniosku o ściganie przestępstwa, bo bez tego nie może rozpocząć śledztwa w tym zakresie. Komisja nie składa takiego wniosku. Dlaczego? To nie była obstrukcja? Nie była obstrukcja. To były prokuratura współdziałając, bo mówimy o prokuraturze w Gorzowie, bo to ta prokuratura prowadziła działania, w pełni współdziałała w 2014 roku z Komisją Nadzoru Finansowego i właśnie dzięki jej działaniom i współpracy można było zakończyć postępowanie administracyjne i w drugą stronę informacje, które zebrała Komisja Nadzoru Finansowego, pomagały tej prokuraturze do prowadzenia śledztwa. Odsyłam panią do publikowanych w ubiegłych okresach komunikatów tej prokuratury, która jednoznacznie wskazywała bardzo efektywną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego. No nie ukrywam razie szacunku dla tej prokuratury, bo gdyby prokuratura w Warszawie w podobny sposób prowadziła swoje działania we wcześniejszych okresach, to pewnie ten problem byłby wcześniej rozwiązany. No to w takim razie, czy stawia pan tezę, że prokurator Święczkowski, prokurator krajowy, manipuluje faktami? Ja myślę, że to sami państwo ocenicie jako reprezentując opinię publiczną, a rozstrzygnięcie tak czy inaczej nastąpi w postępowaniu sądowym. Ja jestem spokojny i stąd
kolejny raz mówię, społeczeństwu należy się pełna informacja o działaniach wszystkich podmiotów reprezentujących państwo, aby mogli się zapoznać, a nie żeby otrzymywało społeczeństwo wybrane odpowiednio informacje, które w moim przekonaniu nie są informacjami pełnymi. Czyli inaczej, to w takim razie prokurator Święczkowski, w świetle tego, co pan mówi, po prostu przedstawia fakty wyrywkowo. W mojej ocenie przedstawia w sposób niepełny, ale to w postępowaniu przed sądem ostatecznie pozwoli ustalić. A czy w Komisji Nadzoru Finansowego pracują osoby kompetentne? W Komisji Nadzoru Finansowego pracują osoby bardzo kompetentne, o dużym doświadczeniu. A ja pytam nie przez przypadek, ponieważ ostatnio Najwyższa Izba Kontroli pokazała raport druzgocący dla Komisji Nadzoru Finansowego. Nieprawda, bo przecież komisja dostała proszę zwrócić uwagę, tylko nie tytułem się kierować, tylko oceną. Komisja Nadzoru Finansowego przecież dostała najwyższą ocenę wystawioną przez NIK. Ale tutaj wynika z tego, że nadzór nad bankami spółdzielczymi był nieskuteczny, słaby. Komisja wręcz pobłażała bankom spółdzielczym, które przedstawiają nierzetelne dane swojej kondycji. Znowuż nieprawda. Ja nie znam tego raportu, ale tylko się korzystam z tego, co było podane w mediach. Należy rozróżniać sprawy istotne od nieistotnych. Po pierwsze, z informacji w mediach, które były zapisane, że ta kontrola oceniła Komisję Nadzoru Finansowego na najwyższym poziomie. Po drugie, były pewne uwagi, ale czego się sprowadzające? Na przykład, to ja przytoczę. No w okresie 2014 roku do końca pierwszego kwartału 2017 roku 84% banków spółdzielczych nie było objętych żadnymi czynnościami kontrolnymi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. I na to jest prosta odpowiedź. Banki spółdzielcze są z ustawy zrzeszone w określonych strukturach, które te struktury bieżący wykonują nad nimi nadzór i kontrolę. Oprócz tego podlegają. I KNF w związku z tym nie może zrobić nic? Proszę słuchać. Oprócz tego są wykonywane czynności przez biegłych rewidentów i co 3 lata lustracje. Na to dopiero na końcu jest Komisja Nadzoru Finansowego. I teraz Komisja Nadzoru Finansowego ma określone zasoby. To znaczy liczby osób czy etatów, które może wykonywać kontrolę. I Komisja Nadzoru Finansowego poświęca uwadze sektora spółdzielczego w wymiarze analitycznym więcej zasobów niż na cały sektor banków komercyjnych, pomimo że banki spółdzielcze to 7% tego, co reprezentują całego sektora bankowego. Tak jest. Bo w zakresie inspekcyjnym od 38 do 50% za nadzór płacą same instytucje nadzorowane. Ja zadam w związku z tym pytanie, jakie koszty sektor spółdzielczy miałby ponosić i ile różnych kontroli znosić, aby pogląd reprezentowany w tym przypadku przez NIK wypełnić. Czy może być tak znowuż, że KNF przestanie nadzorować inne sektory i tylko będzie kontrolował banki sektor spółdzielczy? Tak? No ale dalej jest. Kontrolerzy NIK opisują, że 3 banki spółdzielcze zawyżyły swoje oceny dotyczące między innymi jakości kredytów i KNF to wykryła, obniżyła zdecydowanie oceny banków, ale o sprawie zapomniała i nic dalej z tym nie zrobiła. Nie wiem, czy zapomniała. Przede wszystkim z tego wynika, że to te banki się samo oceniły. Zawyżyły swoje oceny. Tak. I zostało to odpowiednio skorygowane. W bazie kuratorów trudno powiedzieć, czy na ponad 500 działających banków, w tych 3 przypadkach, które jest mowa, czy one rzeczywiście miały charakter jakikolwiek istotny, biorąc pod uwagę, że działania komisji są spójne z działaniami kontrolnymi tych struktur,
który wewnątrz spółdzielczy, które kontrolują te banki. Jak powiedziałem, nie znam szczegółów, mogę mówić o zasadzie, ale to są w ogóle rzeczy nieistotne. No to KNF nie interweniowała, mimo że programy naprawcze w kolejnych dwóch zagrożonych bankach spółdzielczych nie przynosiły żadnego rezultatu. Proszę pamiętać, że programy naprawcze realizują władze banków. Komisja Nadzoru... Nic do tego nie ma? Ma, oczywiście wydaje zalecenia różnego, ale te zalecenia... Ale weryfikuje czy nie weryfikuje? Ale oczywiście, że weryfikuje. I w związku z tym na pewno zalecenia wydawała, ale za realizację odpowiadają władze banków. No przecież urzędnicy komisji nie zarządzają bankami. Jeśli rozumiem, że jest program weryfikacji, jeżeli okazuje się, że ten program naprawczy zlecony nie jest wdrażany, no to co wtedy? To wtedy wydaje zalecenia z żądaniem korekty tego programu. Tak? A tutaj wynika z tego, że KNF nie interweniowała, że nie wydała takiej decyzji o korekcie. Nie wiem, czy ta teza jest prawdziwa, bo nie znam, bym powiedział, dokumentów. Nie przypuszczam, bo w dziesiątkach spraw w przypadku banków spółdzielczych KNF interweniowała i zapewne interweniuje. To jeszcze jedno. W bazie kuratorów znaleziono osoby z tytułami magistra politologii, historii przepraszam bardzo, i organizacji przemysłu spożywczego. To są kompetentne osoby, żeby zajmować się kontrolingiem. To nawet pani redaktor może się zgłosić, bo to na stronie internetowej wisi. To jest o tych, którzy są zainteresowani. To jest zmanipulowana informacja. Gdyby była... Dlatego weryfikuję. Gdyby była, że zostali powołani. Właśnie dlatego nadzór weryfikuje osoby, które się zgłaszają. Czyli baza nie oznacza, że ci ludzie potem są wysyłani do kontroli, tak? Ależ oczywiście, że nie. Każdy może się zgłosić i opisać swoją historię zawodową. I w momencie, gdy dochodzi do zainteresowania, aby ustanowić jakiegoś zarządcę, sprawdza się, jakie osoby takie zainteresowane. To jest dopiero początek ścieżki. A gdyby poważna uwaga by była, gdyby komisja ustanowiła osobę bez doświadczenia. Bez odpowiedniego wykształcenia. Oczywiście. Także tu każdy, zachęcam, jeśli pani jest zainteresowana również, każdy się może zgłosić. Na stronie internetowej jest odpowiedni formularz. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wojciech Kwaśniak, były wiceszef kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj mówiłam o kontroli, więc oczywiście Komisji Nadzoru Finansowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu.